Polacy mało oszczędzają, a cały czas sporo wydają i muszą brać kredyty. Rosną nie tylko długi, ale i liczba tych, którzy korzystają z lombardów. Za te ostatnie chce się wziąć państwo. Paweł Gadomski. Żona jest uczulona na kredyt. Jest to jakiś argument, żeby się nie zadłużać. Nie zawsze można jednak obyć się bez pożyczonych pieniędzy. Sytuacje są różne. Ludzie zmuszają po prostu taka sytuacja do wzięcia kredytu. Po najbardziej oprocentowane pożyczki, w tym tak zwane chwilówki, w zeszłym roku Polacy sięgnęli ponad 3,5 miliona razy. Zadłużyli się w ten sposób na rekordowe 9 miliardów złotych. To o ponad 1/4 więcej niż 2 lata temu. Z badań Krajowego Rejestru Długów wynika, że aż co trzeci Polak w ostatnim półroczu nie był w stanie zaoszczędzić ani złotówki. Te osoby, które nie odkładają, nie są w stanie odłożyć żadnych pieniędzy. W odsetku 67% mówią, że muszą praktycznie całe dorobione pieniądze przeznaczyć na bieżąco, na wydatki. Coraz więcej Polaków ratuje się, biorąc pieniądze pod zastaw w lombardach, które, jak zapowiada wiceminister finansów Piotr Patkowski, trafią wkrótce pod taki nadzór, jak stało się to w przypadku firm pożyczkowych. Same firmy będą kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i przez Inspekcję Handlową, ale ta sama umowa lombardowa będzie podlegała prokonsumenckim przepisom, których pożyczkodawca lombardowy nie będzie mógł przekroczyć. W przypadku firm pożyczkowych maksymalne oprocentowanie chwilówek określa na przykład ustawa antylichwiarska. W lombardach, jak w tym w Opolu, to ile klient zapłaci za pożyczone pod zastaw pieniądze, wynika z indywidualnej umowy. Dogadujemy się z klientem, pożyczamy pieniążki. Jeżeli klient odbierze swoją rzecz i zapłaci nam prowizję, nasze drogi się rozchodzą. Lombardy to często ostatnia deska ratunku dla tych, którzy na pożyczkę gdzie indziej zwykle nie mają szans. Jak ludzie są w potrzebie i chcą coś sprzedać, to mają gdzie to zanieść. Ważne też, jaką klient dostanie tu wycenę zastawianej rzeczy, a każdy lombard może to robić na własną rękę. Mam wartość, powiedzmy, telewizora, prawda, czy zegarka X, idę do lombardu, a lombard szacuje na wartość 20-30% wartości mojego aktywu tylko. Mimo że przez wysoką inflację wielu trudniej teraz dopiąć domowe budżety, Polacy starają się przede wszystkim poprawić sytuację finansową poprzez oszczędności czy dodatkową pracę. Sięgnięcie po chwilówkę czy wizyta w lombardzie to zwykle ostateczność. Paweł...